Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Huh? 16 and 32 are less than 64. So with 64 bits, 3D graphics, real world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar? Which is more advanced? Clifford! <laughs> can you repeat the question? Jaguar! 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 Jedziemy, moi kochani, z historią Atari Jaguar w drugim odcinku konsologii na temat tej konsoli. Ale zanim przejdziemy do historii tego bardzo zawiłego i bardzo ciekawego sprzętu, też jednocześnie e, chcę wam przypomnieć, że na temat 3DO, w którym nagry, nagrywałem o samej konsoli i o samej historii w ogóle, tak jakby w całości pokrywając ten materiał, testowałem to urządzenie, ale nie w koszalinie 2018 czy 2019, a 2016. Dlatego też tu na chwilkę pokażę Wam fragment z ujęcia, gdzie był pokazany model. Teraz nie pamiętam, który to był, chyba Gold Stara, ale tego nie jestem pewny. Historia Atari Jaguar. Jak się możecie domyślać, jest ona bardzo mało znana ludziom, ale tym, którzy już znają historię tego sprzętu, możecie sobie wypisać na kartce tylko jedno zdanie na temat tej historii: że jest faktycznie popierniczona. Popierniczona w taki sposób, że sami nawet twórcy i szefostwo E, chyba zbytnio optymistycznie podchodziło do swojego projektu, i zresztą było to widać nawet po e, poszczególnych wypowiedziach, które tu e, w tym materiale filmowym na temat tej konsoli będą zamieszczone, ponieważ no, jednak te cytaty no, pokazują obraz sytuacji, jak szefostwo było odrealnione, i daleko im było do rzeczywistości takiej, że no, jednak rynek gier wideo i konsol wcale nie jest taki prosty, jak im by się mogło wydawać. A że kiedyś Atari było hegemonią, to wcale nie znaczyło, że z ich nowym projektem musiało być naprawdę super drapieżnie. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale przejdziemy od do początków, ponieważ myślę, że to Was najbardziej będzie interesowało, jak w ogóle. Jaguar się zrodził, bowiem były dwa projekty na początku. Pierwszy projekt Atari po klęsce 78.00 i XEGS. O, ty, o tych konsolach też opowiadałem w ramach konsologii, więc do nich też możecie się wrócić, żeby mniej więcej zobaczyć, jaka była skala beznadziejności samej firmy Atari w stosunku do, tego, do tej branży. Już od 1988 roku rysowali prototyp jednej z konsol o nazwie Panther, czyli pantera, miała to być konsola, która będzie przewyższała możliwościami i Sega Mega Drive Genesis oraz Super Nintendo. I planowana data premiery tego sprzętu była w okolicach 1991 roku. Miała mieć całkiem dosyć potężny procesor, jak żeby inny, bo Motorola 68000, tylko że z taktowaniem 16 MHz. Z bardzo wydajnym podzespołem graficznym i do tego z bardzo wydajnym procesorem dźwiękowym, który byłby w stanie obsłużyć 32 kanały dźwiękowe. Ten układ dźwiękowy miałby się nazywać OTIS. Jednak był jeszcze w międzyczasie inny projekt o nazwie Jaguar, który już miał być na papierze 64-bitowy, bo Atari nie było do końca pewne, który projekt najpierw się pojawi, czy Pantera, z, ze swoją hipotetyczną, całkiem wiernie oddającą wygląd e, w stosunku do Jaguara, bo też całkiem podobny wygląd e, w, w koncepcjach miał jednak tamten drugi projekt Jaguar, który okazał się być bardziej ciekawszym dla producenta i dla pomysłodawców tego projektu, bardziej był w przyspieszonej formie i postanowiono tamten drugi jednak bardziej rozstrzygnąć za konsolę, którą jak najbardziej Atari będzie chciało wrzucić na rynek, a Panterę całkowicie porzucono. Kto wie, może i tamten pomysł z Pantherą byłby lepszy niż to, co się ostatecznie, no cóż, pojawiło. Eee, a sami sami widzimy, jak, w jakim momencie ta konsola praktycznie się mm, pojawiła. Sama firma Atari była zachęconą w, y, pracą nad Konix Multisystem od Flare Technology, które, no tak jak pamiętacie z tamtego materiału, bardzo prężnie projektowało konsolę, która no, w teorii miała być naprawdę całkowicie niesamowita w swojej formie, ale niestety wszystkie, wszystkie, wszystkie te plany, wszystkie opóźnienia spowodowały, że ten projekt nigdy się nie y, przedstawił, y, w ogóle nawet w żadnej formie konkretnego prototypu. Atari postanowiło jednak przyjąć do siebie Flare, tworząc Flare 2 w zamian za zamknięcie pierwszego studia, dzięki czemu tak się akurat stało i dla samego też Flare sam projekt Jaguara okazał się być też również ciekawy i w ten to sposób zaczęła się współpraca i od 1991 roku praktycznie już była projektowana sama konsola Jaguar. W tej oto formie Został zaprezentowany w sierpniu 1993 na Chicago Consumer Electronics Show. Żeby odpowiednio też przygotować się na premierę samego Jaguara, Atari postanowiło zaniechać wszelaką produkcję komputerów ich marek. Też również Atari ST postanowili zaprzestać produkować i przeróżne jakieś wsparcie techniczne no naprawy to nie wiem, jak to generalnie z tymi naprawami wyglądało, ale pewnie naprawy jeszcze gdzieś tam obowiązywały do końca czasów istnienia Atari Corporation, no jednak postanowili zrezygnować z tego całkowicie razem też z komputerami 8 Atari i Atari 2600, które no wcześniej poprzedzało wydarzenie takie, że 1 stycznia 1992 roku do tych ostatnich, czyli do komputerów 8 i Atari 2600 zrezygnowano całkowicie już ze wspierania i prawdopodobnie samej produkcji tychże urządzeń. Tak więc zwolniono wtedy taśmy produkcyjne na rzecz Atari Jaguara i można było powoli zaczynać przygodę z. Wtedy wydawać by się mogło kolejną konsolą Atari, ale że my wiemy z historii, że jednak ostatnią, no to. Atari było jednak pewne swojego projektu. Nie? 17 tysięcy egzemplarzy Jaguara, które zostały wysłane podczas testowej premiery 23 lipca 1993 roku. Mówi się wszędzie na internecie, że 23 listopada to była pewna premiera konsoli pełnoprawna, która no, rozpoczęła tak naprawdę egzystencję Jaguara, co oczywiście jest trochę prawdą. No rzeczywiście już od tego momentu był on dostępny, ale tylko na rynku e, miasta Nowego Jorku i San Francisco w cenie 249 dolarów był dostępny razem z dwoma grami e, w zestawie. Były to takie gry jak Cybermorph od Attention to Detail i Trevor McFurrie in the Crescent e, Galaxy od samego Atari. Produkcją samych konsol zajęła się IBM Dzięki specjalnej umowie, która gwarantowała zyski z tego tytułu na pół miliarda dolarów właśnie z tego oto powodu. No jednak z czasem wiadomo, Atari Jaguar był dostępny szerzej na rynku amerykańskim, gdzieś tak w okolicach wiosny, lata 1994 roku. Jednak nie wyprzedzajmy się za bardzo czasów egzystencji samej konsoli, a raczej przejdziemy do samej kampanii reklamowej, ponieważ kampania reklamowa jest tutaj dosyć istotna. Bez niej praktycznie nie dalibyśmy rady omówić Jaguara w tym sensie, że no praktycznie na tym jednym hasełku można opowiedzieć całość zamieszania wokół tej konsoli, ponieważ hasło reklamowe dotyczące Jaguara brzmiało DUDMF, czyli policz sam albo policz sobie sam. Polegało to z grubsza na tym, że agresywną kampanią reklamową Atari próbowało nakłonić graczy, bądź konsumentów, którzy dopiero co albo zaczynali z grami, albo chcieli czegoś nowego w grach, mogli stwierdzić, że wiecie, 8-bitowe, 16-bitowe konsole są już trochę przeżytkiem, czas przesiąść się na jakiś inny poziom, na jakiś inny statek się wybrać w badaniu kolejnych galaktyk powiedzmy z grami. I Atari wpadł na pomysł, żeby właśnie taką oto taktyką nie 32-bitową konsolą, tylko 64-bitową, próbować zareklamować produkt w taki sposób, żeby pokazać przewagę technologiczną nad innymi konsolami, które albo już były na rynku, albo tym bardziej, które miały dopiero nadejść. Widać jak bardzo na dłoni to, że konkurowała ta konsola niekoniecznie z Sega Mega Drive'em czy Super Nintendo, ale głównie z 3DO, ponieważ jednak był to jego pierwszorzędny rywal. W zasadzie to bym się pokusił nawet o y, taką drobną szczyptę zaprzeczenia samemu, samemu sobie, jeżeli chodzi o firmę, ponieważ Atari lubiło y, gnębić przeciwnika w ten sposób, że dodając poszczególne podzespoły, które były na płycie głównej, czy Tom, y, Tom lub Jerry, y, ten Jaguar Blitter, Object Procesor, procesor główny, jakieś inne sterujące y, podzespoły, Atari próbowało dodawać w ten sposób moc samej konsoli, tylko po to, żeby ona wyglądała jakby lepiej. Nie? Do tego sobie jeszcze przejdziemy niedługo, bo tutaj będzie bardzo, bardzo ciekawa anegdota od jednej redakcji, która próbowała ośmieszyć trochę Atari w tym też sensie. No, i słuchajcie, reklama powiedzmy była bardzo podobnie intensywna jak usegi, czyli też taka dosyć młodzieżowa, nawet troszeczkę podchodząca pod dorosłość, ale taka dosyć poważna, odważna, bez z drobną szczyptą, wiadomo, jakiegoś humoru, jakiegoś mm, śmieszkowania, ale to wiecie jak to reklamy z lat 90., one takie zawsze są, żeby właśnie coś się działo na tym nieszczęsnym ekranie. Jednak co ciekawe, w rzeczywistości nie jest to konsola 64-bitowa, bo już Wam objaśniam, na czym polega głównie problem, bo eee, tak, sama konsola ma jedynie 64-bitowe układy grafiki, 2D między innymi też, ale reszta podzespołów, sam Tom i Jerry, które się tak, które się tak podzespoły nazywają, naprawdę, zobaczcie sobie pierwszy materiał z E, specyfikacji technicznej, e, były one już w technologii 16- i 32-bitowej, czyli one wykonywały troszeczkę inne obliczenia na innych e, zasadach. Tak? Więc, no, czy blisko było temu sprzętowi do 64-bitów? Raczej podejrzewam, że nawet bliżej było do 16-bitów, 24. No do 32 to na pewno nie, bo widząc, widząc gry w akcji, to tak 32 bity to raczej kiepsko. To już ten Need for Speed na 3Do to no, faktycznie pokazuje te 32 bity, nie? Tak, tą grafikę trójwymiarową, bardzo szybką zmianę sceny, dźwięk w bardzo dobrej jakości i widać, że to jest sprzęt taki bardziej dla następnej generacji, można to tak powiedzieć. Sytuacja była na tyle ciekawa później, chwilę później, że później i wcześniej, przed premierą samej konsoli Jaguara, był bardzo spory szum medialny wokół tego sprzętu. No bo, wiecie, reklamowano ten sprzęt jako 64-bitowy. No to do tej pory były sprzęty 8-bitowe. One przeważnie się pojawiały, nie? Później 16-bitowe urządzenia majaczyły już na drodze 32-bitowe, no to postanowiono pójść dalej. I to, szczerze mówiąc, w mediach, wszędzie w telewizji, w prasie, no dało, dawało wyobraźnię, że patrzcie, 64 bity to jest jakaś w ogóle niewyobrażalna liczba do tej pory, nie przekroczona nigdy i Atari, dawny gracz na poletku gier wideo, próbuje uderzać z bardzo zdwojną siłą, jeszcze z drapieżnym kuźwa Jaguarem, nie? To myślicie sobie, ja pierdziele, jaki to musi być potwór, nie? Technologiczny. No to zobaczymy dalej, jak to się będzie miało, ponieważ, no, Wszystko wskazywało na to, że będzie zajebiście, ale... Zobaczmy to. Początkowo nawet sprzedażowo... Bił na głowę 3 w tym sensie, że on troszeczkę się lepiej sprzedawał, bo wiecie, Atari było znane, tak? Mimo, że było troszeczkę już zapomniane, ale jednak, jeżeli tak się Atari reklamowało, to w teorii. Moi drodzy, wybaczcie mi za problemy techniczne. Ale telefon prawdopodobnie już mi odmawia posłuszeństwa, więc no już telefon chyba nie będzie się nadawał do nagrywania. Także będę musiał prawdopodobnie rychły. Zakup kamery przed się wziąć, bo inaczej to nie wyrobię kompletnie. Nagrywam to w tej chwili teraz telefonem mojej małżonki, która pozwoliła mi użyć tego telefonu, żebym mógł dokończyć ten nieszczęsny materiał na temat historii Atari Jaguar. Także wybaczcie mi za te problemy techniczne, ale już telefon chyba na emeryturę pójdzie, ten mój przynajmniej. No to szybko się poddał. Nie? Myślałem chociaż, że jeszcze w tym roku pociągnie, a on już tutaj całkowicie zrezygnował. No nic, kontynuujemy dalej, moi drodzy, opowieść bardzo pasjonującą, ponieważ no mówię, to dopiero to dopiero zweryfikujecie sami i zobaczycie, jak faktycznie Atari popełniało masę błędów, całkowicie taką niezliczoną, że dzisiaj Sony czy Microsoft na to by w ogóle nie, nie wstali, nie, nie wstaliby już po takim nocaucie swoim, nie daliby rady całkowicie. Robić takie głupie rzeczy, jakie robiło Atari. I też sporą uwagę w mediach, w prasie przeważnie, Atari spowodowało przez ilość gier, która hipotetycznie tra miała trafić na, do tej konsoli. Niestety, zestaw startowy nie był wcale jakiś zarąbisty i to już był pierwszy problem dla tej konsoli, bo. No jednak dwie gry, z czego jedna przeciętna, mocno przeciętny... Nie wiem, jak określić, strzelankę z trzeciej osoby kosmiczną? Ten Cybermorph i ten Trevor for in the Crescent Galaxy. Grafika może nawet całkiem, całkiem jak na Jaguara, ale chyba nic poza tym, nie? No właśnie, w tym był problem w zasadzie tych pierwszych gier na Jaguara. I dalej nie było lepiej, moi drodzy. Computer Gaming World, słynne czasopismo, w styczniu 1994 roku napisał Jest świetną maszyną w poszukiwaniu bazy deweloperów i konsumentów. Rzeczywiście była tak jakby całkiem niezła lista deweloperów, którzy mieliby produkować sprzęt dla drapieżnika, no ale niedługo też do tego jeszcze sobie przejdziemy. Ponieważ Atari musiało przezwyciężyć piętno swojej nazwy, brak marketingu i obsługi klienta, a także słabe relacje z programistami w przeszłości. Musiało to bardzo dużymi kosztami nadrabiać właśnie swoją, tak jakby nową, dajmy na to postać. Firma spóźniła się na wsparcie innych studiów od stron trzecich, gdyż 18-miesięczna błyskawiczna relacja publiczna konsoli FreeDio doprowadziłaby do lawiny wsparcia oprogramowania przekazał magazyn. Czyli w porównaniu do 3 no w zasadzie obie firmy miały jeden problem w zasadzie, czyli zachęcić deweloperów na to, żeby tworzyć na ich systemy gry. A wiecie doskonale jak się skończyło z 3 No to też i już domyślacie się jak to było z Atari. Łatwo zobaczyć jak firma walczyła o klientów, choć do końca 1994 roku sprzedano 100 tysięcy Egzemplarzy konsol według własnego raportu finansowego. Do tego raportu jeszcze sobie przejdziemy, bo on całkiem ciekawe liczby przedstawia. Prawdziwym problemem konsoli była nie tylko zbyt ambitna czy agresywna kampania sprzedażowa, czy skomplikowanie technologiczne do tego też sobie zaraz przejdziemy a sama ilość gier na premierę to już było. Jak na startowe gry, nikomu nic nie mówiły w tamtym czasie, nawet jeśli obserwowano prasę komputerową. To nie są to gry, na których byłaby wystarczająco skupiona uwaga. Były zapowiadane jeszcze inne gry, lecz trafiły później w mało odpowiednim okresie dla potencjalnej sprzedaży. Sporo mówiło się o Tempest 2000, która to miała być gra mocno sprzedażowa dla konsoli. Niestety pojawiła się trochę później niż zakładano, no ale. Na temat gier też sobie oczywiście do tego przejdziemy, tylko podkreślam, że były przypadki takie, że obiecanki, cacanki i tak dalej, wszystko fajnie i ten tego, ale jednak... co by tu dużo poradzić. Było wiele zadeklarowanych studiów, które chętnie mogłyby zrobić gry na drapieżnika, a były to takie studia między innymi jak Chrysalis Software, Lorisiel SA, to jedno studio z Francji, o którym była mowa przy Amstradzie, GX4000, coś takiego. Maxis Software, ci od SimCity, ciekawe jakby te gry wyglądały i od innych symulatorów oczywiście. Microids, Ocean Software, jedynie co to Ocean wydało dwie gry na Jaguara, czyli Syndicate i Theme Park. Dalej będą to Titus, tak, ten Titus z takim dziwnym liskiem. TradeWest US Gold, jedynie tylko tam ci wydali dwie gry. Acclaim, Activision co ciekawe było na tej liście wydawniczej, deweloperskiej też. American Laser Games No, też byli. Argonaut Software Bethesda, Core Design Electronic Arts nawet miał wydać swoją FIFA. Need for Speed słuchajcie. Na Jaguara. Wyobrażacie, wyobrażacie to sobie. Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Gremlin Software, Infogrames, MicroProse. Uwaga, nie spadniecie z krzeseł. Sega też była na tej liście. Monopol Segi chyba miał być już wtedy złamany. Lecz plany się oczywiście posypały. Do tego sobie niedługo przejdziemy. W trakcie walki bitowej szefostwo Atari tłumaczyło się, że podzespoły Tom i Jerry. 32-bitowe łącznie nadają się na 64-bitowe. Zostało to odebrane śmiechem w jednym niedużym artykule Electronic Gaming Monthly, kierując się myśleniem Atari, iż Sega ze swoim Saturnem miałaby 112-bitową konsolę. Gdyby, gdybyśmy tak pododawali te wszystkie podzespoły, no to no byłaby śmieszna zabawa bitowa. Magazyn Next Generations z kolei napisał o Jaguarze, że jest to rzeczywiście sprzęt 64-bitowy, ponieważ ścieżka danych od DRAM-u do procesora i chipów Tom i Jerry ma przepustowość 64-bitową, pomimo faktu, że nie wypowiadali się przychylnie o tym sprzęcie. Czyli próbowali kręcić odrobinkę na emocjach. Wykresiki zostawimy sobie na później, bo mamy jeszcze inną ciekawą część do omówienia. Sprzedaż Jaguara było, była znacząco poniżej oczekiwań firmy. Stąd też redukowane koszty utrzymywania Jaguara, licząc na zyski z tytułu oprogramowania, choć tego i tak nie było wiele. Z raportów wynika, że w 1995 roku postanowiono stopniowo zrezygnować z agresywnej polityki sprzedażowej. Nawet przy tak nielicznym wsparciu studiów i porzucenia wielu projektów. Na liście gier niewydanych jest około 70, jak nie 100 gier, i tam ja się w zasadzie na tej liście tak patrzyłem dogłębnie i się wcale nie dziwię, że wiele twórców całkowicie zrezygnowało z projektowania gier na Jaguara. Bardzo skomplikowany technicznie, problematyczny dla deweloperów, bardzo niewygodne narzędzie do pisania gier też w ogóle nieprzychylne zasady tworzenia tych gier od tego zacznijmy i w ogóle sam sprzęt był niepewny w tamtym czasie no bo słuchajcie w drodze były Sony PlayStation i Sega Saturn to miały być urządzenia które miały się ze sobą wręcz żreć i to rynek tak zniszczyć dawny porządek który był na zasadzie Sega Nintendo a stworzyć nowy, tak. No widzicie, jak to też czasami bywa i w tej sytuacji bardzo komicznej dla Atari. Istniały kontrakty z Segą. Tak, oficjalnie sam Triamel, jeden z prezesów Atari Corporation wspomniał na temat tego, że nawet była umowa z Segą, tylko ona nie została do końca zmaterializowana, ponieważ jednak się okazało, że Atari no nie dało sobie rady na rynku z Jaguarem, no to Sega się wycofa, ale zobaczycie na jakichś ciekawych warunkach, bo o tym też będzie jeden cytat i jeden nawet fragment za niedługo. Która podjęła wyzwanie kupna akcji Atari, które to Atari zarobiło 29 30 prawie milionów dolarów po warunkowych opłatach prawnych i sprzedaży ponad 4 milionów akcji. Atari Common Stock dla Segi po 8,50 dolara. Tyle jedna akcja kosztowała. Na akcję za kwotę 40 milionów dolarów. Czyli Sega też na tym odrobinkę zarobiła, co ciekawe. W jakiś sposób. W 1994 roku Atari i Nintendo doszli do porozumienia na drodze sądowej. Która trwała od 1988 roku przez powód Atari Games za naruszenia patentów i praw autorskich oraz naruszeń przepisów antymonopolowych. Głównie tam chodziło o to, że yy, nie podobały im się warunki tworzenia gier na NES-a, przez co też łamali zabezpieczenie 10 NES, tak się nazywa jeden podzespół. Które pozwalało niektórym twórcom robić bez zgody Nintendo, bez licencji gry. I też, jak pewnie dobrze kojarzycie, przez pewien czas Atari pod inną, tak jakby troszeczkę przykrywką, pod nazwą Tengen Games, wydawało gry jednocześnie na NES-a, na Super Nintendo też i na Sega Mega Drive i na Master System, więc też pod tym kątem było takie drobne zamieszanie, jeżeli chodzi o sposób, Wydawania tychże e, gier na rynek. Każda ze stron odrzuciła wszystkie roszczenia, w tym pewne licencje patentowe od Atari Games, które, e, które staje się ponownie licencjobiorcą Nintendo. Tak to też e, wyglądało na tej drodze. Teraz, tak, mamy zawirowania wokół firmy, i tutaj Wam podam pewne cyferki zanim Wam podam, jak wyglądała redukcja pracowników Atari Corporation. Tak, jeżeli chodzi o sprzedaż komputerów Atari, tych 8-bitowych i 16-bitowych z modelów ST, w 1993 roku udział rynkowy w firmie Atari wynosił ze sprzedaży 67%, czyli jeszcze całkiem sporo sprzedawali tych komputerów. Dopiero po ogłoszeniu wycofania produkcji i wsparcia Atari ST, już w w Kolejnym roku wynosiło to 16%, i w 1995 już tylko 12% na świecie komputery Atari się sprzedawały, czyli one były mało, że tak powiem już istotne. Całkowite zarobki firmy na Jaguarze i produktów pochodnych wynosiły m.in. 29 milionów dolarów w 1993 roku, 38 milionów 700 tysięcy dolarów. W 1994 roku i tylko niestety, ale w 1995 raptem 14 600 tysięcy dolarów. Widzimy, jak ten spadek był ogromny. Koszty przychodów z samych tych działań w 1993 roku wynosiły 12 milionów 800 tysięcy dolarów. W szczytowej formie, dajmy na to Jaguara, 35 milionów 200 tysięcy dolarów. No, i niestety te koszty były na tyle duże w 1995 roku, że firma musiała dorzucać się do interesu, płacąc za to w tymże roku 44 miliony dolarów. Widać, jaki to był opłacalny interes. Badania rozwoju wynosiły w 1993 roku prawie 5 milionów dolarów, w kolejnym roku prawie 6 milionów dolarów i w 1995 5,5 miliona dolarów. Sam marketing Atari w 1993 roku wynosił 9 milionów dolarów, w kolejnym. Pię prawie 15 milionów dolarów i w 1995 już tylko 13 milionów dolarów. Widać jak to się szybko zmieniało na, yy, na niekorzyść tej firmy. Niestety, też przez bzdurne decyzje Atari yy, nastąpiły zwolnienia pracowników. W 1991 roku było 101 pracowników, natomiast do końca kolejnego roku było już tylko 73 na etacie. Natomiast już pod koniec 1996 roku było już raptem tylko około 30 pracowników zapisanych na stanowiskach. Deweloperzy mieli problem z programowaniem gier na konsoli, m.in. z niezadowalającymi narzędziami. Istniała też wada kontrolera pamięci, która uniemożliwiała wykonanie kodu pod procesor graficzny bezpośrednio z pamięci ram, a jedynie z pamięci podręcznej, przez co to zmuszało programistów do dzielenia programu na segmenty o wielkości 4 KB pamięci cache i ich kolejne ładowanie do pamięci podręcznej procesora graficznego. Brakowało kompilatorów języka C, a jedynie istniał tylko makroassembler. Jest to program do tworzenia kodu źródłowego poprzez obsługę nieskomplikowanego języka z prostymi poleceniami, bądź też bardzo e, łatwymi do napisania programami. No ale Wiecie też, jak to było. Twórcy znali inne języki oprogramowania, no i też nie chcieli się zagłębiać w jeszcze inne, bo by sobie głowę zatruli niepotrzebnymi czasami warunkami pracy. Dokumentacja i przykłady dla twórców były ubogie. Konsumenci sporo zarzucali kontrolerowi, który w ich ocenie miał zbyt dużą ilość przycisków. No, 15 przycisków na padzie w tamtym czasie, kiedy. Sega Mega Drive miał albo 3, albo 6 takich głównych akcyjnych. No nie liczy oczywiście kierunkowych, ale no jednak 15 przycisków na tamte czasy z niezbyt takimi grami, które miałyby. Nie wszystkie może wykorzystują te 15 przycisków, niektóre wykorzystują w jakoś umiejętny sposób, ale jednak to było za dużo. Z jakiegoś powodu, nie? Dla niektórych. Na temat ilości gier, to sobie przejdziemy już do kolejnego odcinka, bo tu też będzie bardzo ciekawa uwaga na ten temat. Słuchajcie, ceny akcji na giełdzie Atari Common Stock wynosiły m.in. takie oto kwoty. One były na początku bardzo duże i twórcy, twórcy, czy nie wiem, ewentualni ludzie, którzy by chcieli zarobić na tej giełdzie jakieś podmioty w postaci firm, czy jacyś udziałowcy chętniej wkładali pieniądze do tych, tych akcji, ale jednak widać, że z roku na rok było coraz gorzej i już w 1996 roku jedna akcja Atari Commons to kosztowały już tylko 4 dolary przy e, wyższej e, ofercie, natomiast przy najniższej już tylko 1 dolar. Oczywiście przy ofercie sprzedaży czy kupna, nie? bo to tak e, giełda właściwie działa. W 1995 roku Atari ogłosiło obniżkę ceny konsoli z 249 dolarów bądź ewentualnie niższej do 149 dolarów, by próbować konkurować z Saturnem i PlayStation. Wciąż prowadzono reklamy z serdecznymi sprzedawcami gier, lecz nie powodowało to lepszego popytu na te artykuły. Także no, widać jak Atari bardzo próbowało za wszelką cenę, mimo bardzo mizernej ilości gier i bardzo mizernego wsparcia. E, innych twórców, no próbowali jednak dalej walczyć, bo wiecie, no, oni nie odpuszczali, nie? Mieli swoje pazury. W wywiadzie z 1995 roku dla Next Generation z prezes Atari Sam Triamel, syn znanego Jacka Tramiela, e, deklarował wyższość nad Saturnem i niewiele ustępował PlayStation. Sam, sam Jaguar. Przejdziemy dalej. Ta sama redakcja otrzymała multum listów w odpowiedzi na opinię Tramiela, w szczególności za jego próby postawienia Sony, Sony przed sądem za zaniżanie ceny PlayStation. Sądził, że 500 dolarów dla konsoli Sony to będzie bardzo odpowiednia cena, bo dla niego 300 dolarów to jest za mało na sprzęt Sony. Okej, okay, no to troszeczkę tak. Dla Atari to by było sensowne, nie? Choć nigdy ten pozyw nie miał miejsca, sama treść znalazła się na trzecim miejscu w tabeli dotyczącej 25 najgłupszych wypowiedzi w grach sporządzonej przez serwis GameSpy. No, nie dziwię się. A tutaj będzie więcej takich cytatów, to spokojnie. To szykujcie się na sporą dawkę śmiechu. Jak na domiar złego sam Triamel zauważył, że sprzedaje Jaguara ze stratą. Mhm, czyli my możemy sprzedawać Jaguara ze stratą, ale Sony nie może tanio sprzedawać PlayStation. No tak, bo oni chcieli w ten sposób przejąć rynek, nie? No, no, Sensowne, oczywiście. Redaktor odpowiedział, że, za zani że zaniżanie ceny nie ma związku z ceną produktu poniżej kosztów, a z ceną znacznie niższą w jednym kraju niż w innym. Na to szef odparł, że jest to nielegalne. Mm -hmm, mm -hmm. No kuźwa, ten sam TRIAMEL to dopiero było ziółko, nie? Jako prezes Atari. To w ogóle to, kuźwa. Przekroczył wszystkie moje oczekiwania. On, jak i redakcja przyjęła rację, że cena japońska konsoli PlayStation wynosi 500 dolarów. Musiałbym to zbadać, czy to rzeczywiście była prawda i czy był sens z tym 500 dolarów, żeby tak oceniać Ceny tej konsoli. No! Widzicie, jaka historia konsoli jest pasjonująca, nie? Ponadto zwracano uwagę na małą ilość gier, która była odpowiednia dla rentowności, opłacalności Atari. Rozgniewała ta opinia szefostwo, którzy i tak byli tym faktem sfrustrowani. No, kurde, wyobrażam sobie u nich pracę, kurde. Jednego dnia, kurde, przychodzą, moi drodzy, Zapraszam Was na prezentację kolejnej gry na Atari Jaguar. Tym razem to będzie Tempest 2001. Kuźwa, sprzedamy ją za 50 dolarów, bo my wiemy doskonale, że sequel musi się sprzedać. Ale PlayStation to może nam sznurówki czyścić, bo im nie wypada wydawać gry poniżej 60 dolarów. Wydawać na rynek. My możemy wydawać w miarę do, w dobrej cenie, nie? My to możemy kuźwa wszystko, ale rywal nie może. Nie wolno im. Atari kontynuowało wspieranie rozwoju gier na system, który się nie udał. No, oczywiście, my możemy wszystko. Nawet możemy wspierać system, który się nie sprzedaje, nie przyjmuje się na rynku i po co w ogóle się tutaj. Zamartwiać tą kwestią i jedynie co można robić, tylko go wesoło sobie wspierać kuźwa. I zawarło porozumienia dotyczące publikacji niektórych licencjonowanych tytułów. Atari przypisuje kiepską sytuację na rynku przez duże opóźnienie w opracowywaniu gier. To akurat trochę była prawda, bo rzeczywiście te gry, które były zapowiadane. Pod koniec 1993 roku, no one troszeczkę dawały te nadzieje. Zwłaszcza chyba największe nadzieje pokładano w Alien vs. Predator, która to gra, no jest takim jednym z flagowych tytułów Atari Jaguar, ale że. trochę za późno się taka pojawiła. No to. Czyja to wina? Czy to jest wina programistów, którzy nie potrafili sobie poradzić z. Problematycznością konsoli pod kątem technicznym, czy samego Atari i Flare Technologii, którzy wspólnie opracowali tak zakmatwany sprzęt do grania? No, możecie odpowiedzieć sami na, na to zagadnienie, bo ja znam na to odpowiedź. W nawiasie, zmniejszenie zamówień ze względu na obawy konsumentów. Związane z ilością wydanych gier i ich terminie dopuszczenia do sprzedaży. Oraz wprowadzenie konkurencyjnych urządzeń Sega i Sony w maju i we wrześniu 1995 roku. Firma była poważnie ograniczona finansowo, skutkiem czego nie było w stanie stworzyć odpowiedniego poziomu marketingu, który, zgodnie z historią, wspierał udane konsole do gier. No tak. W listopadzie 1995 roku były masowe zwolnienia i zeznania osób wtajemniczonych, i to one podsyciły spekulacje dziennikarskie, że Atari zaprzestało rozwoju, jak i produkcji gier na Jaguar'a i samej konsoli Jaguar i próbowało sprzedać istniejące zapasy przed wycofaniem się z branży. Chociaż samo Atari zaprzeczało tym doniesieniom w 1996 roku, głównie programiści ze studia High Voltage Software czy Beyond Games stwierdzili, że nie otrzymują już informacji od Atari dotyczących przyszłych projektów na Jaguara. Pięknie, nie? W swoim zgłoszeniu dotyczących papierów wartościowych i giełdy dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zgłoszonym 12 kwietnia 1996 roku to jest dokładnie ten raport, który możecie sobie zobaczyć na internecie w linku, który właśnie dorzucę Wam do opisu Atari poinformowało akcjonariuszy, że jego przychody spadły o ponad połowę z 1994 na 1995 roku. Przekazano wtedy bardzo niepokojącą wiadomość: od momentu wprowadzenia Jaguar'a pod koniec 1993 roku do końca 1995, Atari Najważniejsza rzecz tego materiału sprzedało około 125 tysięcy konsol na świecie. Na dzień 31 grudnia 1995 roku Atari w swoich magazynach miało, uwaga, zapas w ilości 100 tysięcy konsol i gier bądź akcesoriów o wartości prawie 10 milionów dolarów. Nie sprzedali tego do tej pory. Na internecie jest liczba magiczna o ilości około 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy jaguarów. Jednak ta liczba wydaje mi się, że ona jest mocno niepewna, ponieważ wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fakt, że do końca 1995 roku sprzedało się 125 tysięcy jaguarów, Pewnie do końca życia Jaguara, w jakimś sensie jeszcze te kilka lat, mogło się sprzedać jakieś dodatkowo, ja wiem, 30-40 tysięcy, w zależności od tego, kto jaką miał chrapkę na ten system. Tego akurat niestety Wam nie powiem, jak to dokładnie wyglądało. Bo jest, szczerze mówiąc, dosyć niedużo informacji na ten temat, przynajmniej skąpe informacje na ten temat. Są nawet w magazynach, słuchajcie, od Edge czy nawet od Electronic Gaming Monthly. W rzeczywistości nie ma tak dużo artykułów o Atari Jaguar. Jedynie były jakieś wywiady, jakieś recenzje tych gier, zapowiedzi, wstępne oceny redaktorskie na temat tego systemu, ale jakoś tak mało, tej, mało takiej. Mało takiej relacji z tamtych czasów było, znaczy na pewno jakaś tam była, tylko ona i tak nie, zna, nie naznaczała się jakąś wyjątkowością, nie? Można by było się spodziewać, że nawet, no zwyczajnie mówiąc, Atari wylądowało w dosyć nieodpowiednim momencie, tak jak można sobie to wyobrazić. Zgłoszenie potwierdziło, że Atari zrezygnowało z Jaguara w listopadzie 1995 roku, a w kolejnych miesiącach podejmowano się likwidacji zapasów konsol, czyli wypisu z majątku. 8 kwietnia 1996 roku Atari Corporation zgodziło się na połączenie z JTS Incorporated w ramach odwrotnego przejęcia, czyli tak zwanego Przejęcia majątku bez, bez dużych strat, tworząc JTS Corporation. Była to firma, która specjalizowała się w dyskach twardych na złączu ITE. No i nie tylko, po zespołach komputerowych głównie, ale na dyskach twardych też. Fuzja zmaterializowała się w dniu 30 lipca 1996 roku. Po tym czasie pozostała niesprzedana ilość zapasów. Z Jaguara, która trafiła do Tiger Software 23 grudnia 1996 roku, przynajmniej do tego okresu. 13 marca 1998 roku, czyli już dawno po rezygnacji Jaguara, JTS sprzedało nazwę Atari i jej majątek dla Hasbro Interactive. Tak, Hasbro przejęło majątek Atari. I słuchajcie, dokonali czegoś niezwykłego, bo chyba niewiele firm robi to do dzisiaj. A mianowicie 14 maja 1999 roku Hasbro oznajmiło, że wszystkie patenty, jakie Atari posiadało w stosunku do Jaguara, uwolni od tak zwanej własności od Hasbro i pozwoli na otwarte użytkowanie wszelakimi, dobrami elektronicznymi Jaguara i pozwoliło tak naprawdę Atari Jaguar otworzyć drogę do rozmaitego homebrew bądź też domorosłych produkcji. Dzięki czemu po kasacji Jaguara dosyć sporo gier pojawiło się niezależnych bądź też takich dajmy na to homebrew i do dzisiaj tych gier jest bardzo dużo. Na dodatek trzeba powiedzieć że po rezygnacji Atari z Jaguara Jedynym tak naprawdę znaczącym się twórcą gier, jaki jeszcze trwał w tym stanie tworzenia gier na Jaguara, było Telegames, które jeszcze do 1998 roku wydało, zrobiło cztery gry na Jaguara. I to całkiem ambitne. Szkoda tylko niestety, że już w zasadzie po samym zrezygnowaniu ze sprzętu. Szkoda, nie? Hasbro Interactive wraz ze wszystkimi własnościami Atari zostało sprzedane Infogramesowi 29 stycznia 2001 roku. Ale już do tego nie będziemy przechodzić dalej. Sądzę, że już historia Atari myślę, że dla wszystkich powinna być albo interesująca, albo możecie sobie to ewentualnie sami sprawdzić, bo jeszcze mam dla Was dużo ciekawostek i jeszcze więcej, niż by się mogło wydawać. Kampania reklamowa wynosiła na początku 3 miliony dolarów otwarto specjalną linię telefoniczną dla konsumentów. Trochę czasu minęło i firma Imaging Systems, producent przyrządów do obrazowania dentystycznego, zakupiła od Atari formy do wykonywania odlewów jednego z elementów obudowy konsoli, gdyż rozmiar elementu był odpowiedni do umieszczenia kamery wewnątrz takowej bryły. Ciekawe, nie? Najciekawsze teraz, moi drodzy, w tej całej historii sprzętu jakby nie patrzeć całkiem zagmatwanego i no trochę jednak nadal dziwnego. Są cytaty sama Triamiela, który no w wielu wypowiedziach wychodził na nieobliczalnego szaleńca. Bo same cytaty dają na tyle do zrozumienia, że jednak błądził ten człowiek. Nie doceniał konkurencji, przewyższał sprzęt, który co prawda nie jest jakiś zły technicznie, na papierze wyglądał nieźle, ale. No sama kampania decydowania o tym sprzęcie no po prostu nie wypaliła. Także cytaty pochodzą od strony, którą też oczywiście zamieszczam tutaj w opisie pod tym materiałem. I uwaga, jedziemy bardzo odważnie. Nie ma żadnych wątpliwości, że Jaguar jest systemem 64-bitowym. Spójrzcie na pecety. Nazywają Pentiuma 64-bitowym, ale nikt nie zauważa, że jest on wyposażony w 8-bitowe komponenty i chipy. Nawet zegar jest 8-bitowy. W momencie premiery nie mieliśmy innego wyjścia, ale zdaję sobie sprawę, że cena była zbyt wysoka dla przeciętnego gracza. Sprzedaż mimo iż przyzwoita nie osiągnęła pułapu, jaki zaplanowaliśmy. Jaguar od samego początku nie przynosi zysków, my jednak traktujemy go jak inwestycję na przyszłość. Nasz sprzęt możemy porównać do produktów gileta. Sprzedajemy nasze maszynki po kosztach by móc zarobić na żyletkach. Gdy sprzedaż oprogramowania wzrośnie, to będzie miało również wpływ na popyt samej konsoli i wtedy zaczniemy w końcu zarabiać. Mieliśmy z Sega bardzo przyjacielskie porozumienie. Nie byłoby problemu, gdybyśmy chcieli wydać Tempest 2000 na Saturna. Sega zaś mogła dla przykładu wypuścić Vichua Fightera na Jaguara. Jest w tym trochę racji, dlatego też na pudełkach z naszymi konsolami jest ogromny napis Jaguar oraz malutki znaczek Atari w szarym rogu. Mimo iż skupiamy się na nazwie Jaguar, dajemy do zrozumienia, że stworzyło ją Atari. Powolutku oswajając konsumentów z powrotem marki na rynek. Kiedy jesteś na szczycie, bardzo ciężko jest się na nim utrzymać. Atari było na szczycie, Nintendo było na szczycie, Sega również. Zobaczymy, kto znajdzie się na nim tym razem. Gracze są bardzo cwani i nijak się mają do lojalnych klientów kupujących co roku nowy model Toyoty. Oni cały czas zmieniają front, inwestując w najbardziej modny i interesujący ich w danym momencie system. No, tu muszę przyznać, że rzeczywiście ten cytat, który pochodzi od sama Tramiela, rzeczywiście cały czas jest aktualny i w zasadzie. tutaj nie zrobię krzywej miny, akurat, jeżeli o to chodzi. Tutaj akurat facet ma rację. W tym sensie. Zauważcie, że Fridio nie ma żadnej ikony. Sony również jej nie ma. My jednak uważamy, że fajnie byłoby mieć taką maskotkę. Jeżeli pamiętacie starego Tempesta, zapewne kojarzycie Majora Heavoka, który rusza na ratunek stacji kosmicznej. To była świetna postać, zamierzamy ją zmodernizować, by stała się wizytówką Atari. Alien vs. Predator, Tempest 2000 czy Iron Soldier. Gry, których nie dałaby rady pociągnąć żadna szesnastobietowa maszyna, zaś Saturn nie poradziłby sobie z nimi lepiej niż to robi Jaguar. Jestem tym faktem trochę zawiedziony, ale nie jakoś specjalnie, gdyż cały czas powtarzam, że chcemy być głównym wydawcą gier na swój system. W ten sposób zamierzamy zarabiać. Patrzcie, jakie teksty się tutaj trafiałem. Jestem pewny, mimo iż wykluczenia same że jednak będziemy rządzić na tym rynku i tak dalej, ten sam Triamel to był taki, kurde, sam był cwaniaczek, nie? Sam był taki, kurde, ach, zawzięty gościu, zawzięty gościu. Mimo iż Sega jest naszym przyjacielem, muszę powiedzieć, że Saturn jest słaby i nikt w branży nie jest zafascynowany jego technologią. To chyba jest najgłupszy tekst, jaki czytałem. Najgłupszy. Ale uwaga, kolejne będą jeszcze lepsze. Kiedy korporacji liderował Pan Morita, Sony było potężne i zawsze doskonale wiedziało, w jakim kierunku chce zmierzać. Teraz jednak firma gdzieś się zgubiła. Tak się złożyło, że na ECTS nasze stoiska były obok siebie. Stanowisko Sony było ogromne, ich plakaty paskudne, a muzyka tak głośna, że na naszych standach nie było słychać, co do siebie mówimy. Gdy poprosiliśmy o ściszenie, odmówili. Przypominali mi goryla wpuszczonego do chińskiego sklepu. No, ciekawe, co akurat? Ciekawe. Trzymajcie się tego. Muszę przyznać, że PlayStation jest w pewnych aspektach troszeczkę silniejszy od Jaguara, ale tylko ciut, ciut. Jaguar 2 rozwali je w przedbiegach. Nie ma wątpliwości, że nasza pozycja na rynku nie jest tak silna jak konkurentów. Zarówno Sony, którego sprzedaż kształtuje się rocznie na poziomie 40 miliardów dolarów, jak i Nintendo są korporacjami o wiele większymi niż nasza. Jednak klientów mało to obchodzi, dla nich liczy się to, który system zapewni im największą radochę. Mogę zapewnić konsumentów, iż cena 149 dolarów za Jaguara jest bardzo atrakcyjna, gdyż konkurencja... Wystartuje na pułapie 300-400 dolarów, jeśli nie więcej. Jaguar jest więc jedynym słusznym wyborem. No, widzicie. Tak to jest. Oczekujemy, że około 50% posiadaczy Jaguara zakupi napęd CD-ROM. Jeśli liczba ta będzie większa, nie będziemy kryć zadowolenia. Odnośnie Atari Jaguar CD. Opowiemy sobie w innym materiale, osobnym, ponieważ ja to traktuję troszeczkę jako inny system. Jest to dodatek oczywiście do Atari Jaguar na podobną modę jak Sega CD dla Mega Drive'a, i tam. No, chciałbym też uwagę osobną poświęcić, żebyście zobaczyli, co Atari próbowało śmiesznego robić. Masową produkcją Google VR zajmiemy się w Japonii, na Tajwanie bądź innym kraju we wschodniej Azji. Myślę, że cena nie powinna przekroczyć 300 dolarów. Atali planowało taki dodatek zrobić i o tym też będziemy sobie opowiadać w akcesoriach, ponieważ też widać, że w tamtym czasie Google VR, tak jak dzisiaj, dawały na wyobraźnię wszystkim graczom, którzy byli ciekawi nowej technologii i nad tym też będziemy się skupiali za niedługo. Cały czas pracujemy nad Jaguarem 2 i mogę zapewnić, że będzie on kompatybilny ze swoim poprzednikiem. Nie chcemy jednak robić takiego hajpu jak Trip Hawkins ze swoim M2. Myślę, że system pojawi się na półkach sklepowych w drugiej połowie 1996 roku. Taki mamy plan, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Na temat Jaguar 2 były dosyć szerokie, omawiane artykuły w magazynach. Plotki nawet były, że będzie to lepsza maszyna niż Saturn i PlayStation. Oczywiście wszystko się skończyło jak widzicie na srogich obietnicach. I jednak sami widzicie, że Atari było bezczelne praktycznie. I na uwagę trzeba uznać fakt, że tą bezczelnością praktycznie Atari oberwało się jeszcze mocniej niż samej konkurencji. Praktycznie wszystkie konsole, które do tej pory omówiłem w ramach historii dla określonego sprzętu, no, jak widzicie, próbowały w jakiś sposób w pewnym segmencie zainteresowania graczy, czy to jakieś filmy interaktywne, czy to jakieś gry arcade'owe, czy to jakieś gry przewyższające wszystko to, co do tej pory było, no, Atari też zaliczyło porządnego klapsa w i okazało się, że po Jaguarze już praktycznie nie było co zbierać i fani może jakoś troszeczkę się zawiedli na Atari, a tym bardziej po premierze Sega Saturn i Sony PlayStation gracze już chyba całkowicie zapomnieli o Jaguarze, nawet już nie wspominając o Jaguarze CD, który był większym niewypajem niż Sega CD, od razu to trzeba sobie przyznać. Mega CD. No a jednak zamysły były wspaniałe, tylko co z tego, jak wykonanie było jak zwykle śmieszne. Po prostu było śmieszne. Co sądzicie na temat Artari Jaguar, na temat tej historii? No, widać, że skomplikowanie treści sprawiło, że sam nie rozumiem do końca w ogóle, dlaczego Atari w ten sposób tak podejmowało decyzję na temat swojego dziecka drapieżnego. Przecież oni mogli w zasadzie: po pierwsze, bardziej się skonkretyzować, mogliby wydać tą panterę, bo ta pantera naprawdę na papierze wyglądała dobrze, wydać ją w odpowiednim czasie, nie, nie zawracać sobie głowy jakimiś innymi projektami, które w teorii wyglądały przewspaniale, ale w rzeczywistości mogły się okazać no, zgubne. I mylące dla przeciwnika. Przeciwnika, czyli gracza w tym sensie. I ta pantera jednak miała większy sens. No ale. Co tu dużo poradzić. Jeżeli chcecie jeszcze na temat pantery odnośnie materiał całej konsoli, która no też się nie pojawiła na rynku, ale wydaje mi się, że z tego punktu byłaby sensowniejsza. To mi napiszcie. Chętnie się do tego odniosę i za jakiś czas. Powrócimy do lat 80. i 90., zbadamy kulisy dokładnie, jak ten sprzęt mógł prawdopodobnie wyglądać. No ale wyszło jak wyszło. No i na temat Atari Jaguar myślę, że też można było poprowadzić materiał. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jakie były ciekawe gry na system, no i niestety ich nieduża ilość zwala z nóg. Zwala znów bardzo. Nie doliczam oczywiście do tego gier hombrium, które jednak no, są niezłe. Muszę przyznać. Nawet kilka gier testowałem w Koszalinie w 2018 roku. I no, oby tak dalej. Oby więcej takich projektów wychodziło. A najlepiej, gdyby wszystkie wycofane projekty z Atari Jaguar pojawiły się ostatecznie w formie grywalnej. Takiej, której można by było uzupełnić sobie kolekcję na Atari. Jaguar, takiej zapomnianej, ale pełniejszej ilości gier na ten drapieżny system. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy grach, akcesoriach i niedługo podsumowaniu całego sprzętu. Do zobaczenia, dużo zdrowia na razie. No i kurwa znowu. Dawaj Basiu, ja to nagram twoim telefonem. O, i muszę teraz, kurde, <świet> światło poprawić. Bo jest, moi drodzy, nie do zniesienia w ogóle. Ta pogoda jest dziwna. O kurde.